W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najmilsi, wspomnienie patrona dnia dzisiejszego, świętego Andrzeja Boboli, przenosi nas w historyczne odniesienie, to znaczy do połowy XVII wieku, do czasów I Rzeczypospolitej. Trudny był to czas, moi drodzy. Na naszą ojczyznę spadły liczne nieszczęścia. To czas, w którym na wschodzie srożyli się kozacy. Wkrótce potem nastąpiła inwazja moskiewska. Następnie straszliwy zalew potopu szwedzkiego. To czas, moi drodzy, w którym nie tylko rozgrywały się wielkie wydarzenia natury politycznej. Owszem, one również. Ale, moi drodzy, często o tym zapominamy. Że za tym stały także wielkie wydarzenia, a może nawet przede wszystkim wielkie wydarzenia natury duchowej. W Europie, zresztą tak jak do dziś, bo sytuacja się nie zmienia, historia się tu nie zmienia, dokonywała się wielka walka duchowa, również w naszej ojczyźnie. Proszę zwrócić uwagę, że za tymi kozakami stali schizmatycy. Za Moskalami również schizmatycy, którzy zwoł się prawosławnymi. Za Szwedami stali luteranie, heretycy. Na naszą ojczyznę spadły prześladowania religijne, moi drodzy. To była część wielkiej batalii o to, czy Europa ma być prawdziwie chrześcijańska, czy też tylko z nazwy chrześcijańska. Czy ma być prawdziwie chrześcijańska, to znaczy katolicka. Nie bójmy się tego powiedzieć. Moi drodzy, czas ostatnich 3-4 tygodni szczególnie obfituje we wspomnienia bliskie naszej ojczyźnie, wspomnienia liturgiczne. W ciągu 3-4 tygodni wspominaliśmy świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, oddawaliśmy cześć naszej królowej Polski, Maryi 3 maja. Nie tak dawno, 8 maja, wspominaliśmy biskupa i męczennika, świętego Stanisława. I dziś wspominamy świętego Andrzeja Bobole. Moi drodzy, dzieje naszego narodu są nierozerwalnie związane z Kościołem katolickim. A teraz, moi drodzy, niestety, w naszej ojczyźnie coraz częściej spotykamy się z zalewem, z powrotem do pogaństwa. Możemy usłyszeć, że żeby być dobrym Europejczykiem, żeby być człowiekiem postępowym, trzeba wyrzec się swojej tożsamości, zapomnieć o tym, że jest się katolikiem, że jest się Polakiem, stać się takim tworem bez tożsamości. Co to oznacza, moi drodzy? Czym była nasza ojczyzna, zanim przyjął książę Piastowski Mieszko chrzest? Moi drodzy, nasza ojczyzna była bazą dla handlarzy niewolników. I do tego chcą powrotu, do tego chcą ci, którzy chcą wykorzenić z naszego narodu naszą świętą wiarę katolicką, abyśmy na powrót stali się niewolnikami. Wtedy byliśmy nawet dosłownie niewolnikami, bo z naszych obszarów, naszego kraju wysyłano niewolników na targi muzułmańskie. Ale można być niewolnikiem coś jeszcze gorszego, w gorszym rozumieniu tego słowa, niewolnikiem duchowym. I tak jak wyrzekniemy się naszej wiary świętej, staniemy się niewolnikami i duchowymi, i dosłownym tego słowa znaczeniu również, moi drodzy. Kim był patron dnia dzisiejszego? Andrzej Bobola. Był, moi drodzy, kapłanem z zakonu jezuitów.
Papież Pius XI w 300. rocznicę jego męczeńskiej śmierci nazwał go niezwyciężonym bohaterem Chrystusowym, człowiekiem, który z łaską Bożą nie bał się oddać życia dla Chrystusa. Moi drodzy, był on, można powiedzieć, bo jesteśmy nadal w okresie wielkanocnym, był on, można powiedzieć, dosłownym tego słowa w sensie strzyżony jak prawdziwy baranek wielkanocny. Być może czytaliśmy kiedyś opis męczeństwa, jak straszliwie był torturowany nasz święty, jak straszliwie znęcano się nad nim. Po co, moi drodzy? Po to, aby wyrzekł się świętej wiary katolickiej. Po to, aby zaprzaństwem swoim oddalił się od swojego powołania. Ale on tego, moi drodzy, nie dokonał. W ten sposób, jako baranek wielkanocny, upodobniony do Chrystusa, wypełniał swoje powołanie, moi drodzy, czyli powołanie kapłańskie, bo każdy kapłan jest powołany do tego, aby dawać świadectwo o Chrystusie, aby żyć tak jak Chrystus, nawet do przelania krwi. I to jest, moi drodzy, najpiękniejsze w kapłaństwie i tego dopełnił z wiernością swoją nasz patron, patron naszego kraju, święty Andrzej Bobola. Najmilsi, zdawałoby się, patrząc na działalność duszpasterską Andrzeja Boboli, bo działał na kresach Rzeczypospolitej, w tych miejscach, które dzisiaj są objęte wojną na Ukrainie, tam działał nasz Andrzej Bobola, nasz wielki rodak. Patrząc na działalność jego duszpasterską, można by pomyśleć, że dzisiejsza Ewangelia nie pasuje do tej postaci, że może Kościół się pomylił, przyjmując właśnie tę Ewangelię, która mówi tak wiele o jedności. Tymczasem nic podobnego, moi drodzy. Ta Ewangelia znakomicie wpisuje się w to, w życie naszego patrona Andrzeja Boboli. Dlatego, że ten człowiek dawał świadectwo jedności Kościoła. A moi drodzy, jedność wiary jest ponad jednością polityczną, ekonomiczną i każdą inną przyrodzoną, każdą inną ludzką. Jedność wiary. I tego poszukiwał i temu się poświęcał patron dnia dzisiejszego, święty Andrzej Bobola. Właśnie tejże jedności, aby wszyscy byli jedno. Ale w czym, moi drodzy, jedno? W prawdzie. W prawdzie Chrystusowej. Oto modlił się Pan Jezus do swojego Ojca. Ut unum sint, abyśmy wszyscy byli jedno. I tutaj, moi drodzy, w tym miejscu warto zadać sobie pytanie, czy nasz naród jest jednolity w wierze, w przekonaniach? Bardzo daleko niestety nam do tego. Jesteśmy straszliwie podzieleni, moi drodzy. On budował jedność. Jedność tam na wschodzie, podzielonym wyznaniowo, gdzie dominowali schizmatycy. On pragnął ich przyprowadzić do prawdziwego Kościoła, Kościoła Chrystusowego, katolickiego, który jest posłuszny stolicy apostolskiej. Jak wspominaliśmy, święty Andrzej jest patronem jedności opartej na prawdzie. Tą prawdą jest Chrystus. Nasz Zbawiciel założył bowiem jeden Kościół Chrystusowy. Nie założył kilka kościołów. Tak jak dzisiaj możemy często usłyszeć, kiedy mówi się o różnych wspólnotach, które zwoły się chrześcijańskimi, że to również kościoły. Zadajmy pytanie, to Chrystus jest podzielony? Ilu jest tych Chrystusów? Przecież Pan Jezus założył jeden Kościół. I pełnia prawdy jest tylko w jednym Kościele, moi drodzy. W Kościele katolickim. A jak powiedział papież Benedykt XV, albo się przyjmuje wszystkie prawdy wiary,
albo się żadnej nie przyjmuje. Żeby być katolikiem, trzeba przyjmować wszystkie prawdy wiary. Nie można sobie wybiórczo traktować tych prawd, moi drodzy. A my często tak traktujemy wybiórczo to, co nam pasuje. A w dobie modernizmu, który tak straszliwie szerzy się w Kościele, jest to prawdziwa plaga, moi drodzy. Tenże święty Andrzej był człowiekiem, który przyciągał do prawdziwej wiary naprawdę wielu. To wzbudziło nienawiść kozaków, schizmatyckich kozaków, którzy właśnie zaczaili się na naszego świętego w Janowie Poleskim. I tam dokonali okrutnej zbrodni, lecz on nie wyparł się świętej wiary katolickiej, chociaż go do tego przymuszano. Cóż powiedział w przedśmiertnym wyznaniu ksiądz Andrzej Bobola? Powiedział takie słowa: jestem katolickim kapłanem. W tej wierze się urodziłem i w niej też chcę umrzeć. Wiara moja jest prawdziwa i do zbawienia prowadzi. Wy powinniście żałować i pokutę czynić, bo bez tego w waszych błędach zbawienia nie dostąpicie. Przyjmując moją wiarę, poznacie prawdziwego Boga i wybawicie dusze wasze. To powiedział ksiądz Andrzej Bobola do swoich obrawców. Święty Andrzej Bobola. I tu, moi drodzy, w tym miejscu, kiedy wspominamy naszego patrona, patrona naszej ojczyzny, warto po raz kolejny wysilić się nad refleksję nad kondycją naszej ojczyzny, ale też naszego kościoła hierarchicznego. Moi drodzy, niedawno w kontekście tych wydarzeń, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą, w kontekście tej wojny, Episkopat Polski wydał specjalny dokument, w którym to wyraził wolę, aby w związku z napływem wielkiej liczby tak zwanych prawosławnych, czyli schizmatyków za naszej wschodniej granicy, jeśli oni nie będą mieli możliwości sprawowania swojego kultu w miejscach w Polsce, do tego przeznaczonych, swoich własnych, Kościół nasz hierarchiczny, nasz episkopat zachęca wręcz do tego, abyśmy przyjmowali tych ludzi w naszych kościołach. Jak to się ma do męczeństwa Andrzeja Boboli, moi drodzy? Czyż to nie jest powiedzenie tym ludziom: wasza wiara jest uzasadniona. Tkwijcie w swoich błędach. To bardzo smutne wydarzenie, moi drodzy. Wszystko zaczyna się rozmywać, rozpływać. Oczywiście winniśmy z szacunkiem podchodzić do każdego człowieka i na wzór Chrystusa, dobrego Samarytanina, nie pytać, kim jesteś, jeżeli człowiek potrzebuje pomocy, tylko pomóc. Ale pomoc przede wszystkim winna mieć charakter duchowy, aby wydostać się ze swoich błędów, błędów także wiary. Moi drodzy, patron dzisiejszego dnia, święty Andrzej Bobola, był wielkim kapłanem maryjnym. To on był autorem ślubów jasnogórskich, które nasz król Jan Kazimierz złożył w katedrze lwowskiej 1 lipca 1656 roku. Złóżmy nasze nadzieje w rękach niepokalanej, moi drodzy, tak jak to czynił patron dnia dzisiejszego, Andrzej Bobola. Wówczas nie zagubimy się, bo nasza dobra Pani Maryja dba o swoje królestwo, ale my niestety często czynimy ją królową bolesną, królową na wygnaniu. Jeśli złożymy swoje nadzieje w jej niepokalane ręce, nie musimy się obawiać żadnych wrogów, czy ze wschodu, czy z zachodu, wrogów duchowych, ekonomicznych, politycznych i tak dalej, bo będziemy mocni wiarą Chrystusową. Co daj nam, Panie Boże. Amen.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.